Hejka ludzie, ja jestem Gromczy, witam was dzisiaj bardzo serdecznie w Minecraft zmodyfikowany hardcore. No jak widzicie, tutaj zrobiłem takie coś, skąd to się wzięło. Tutaj mamy stadninę dla krów, stadninę, taką oborę, chyba obora jest dla krów, tak, to jest dla krów. Tu jest wszystko ładnie, z drewna jest woda. Co tu robi? Półpłytka z kobla. Ble. Półpłytkę z kobla trzeba wrócić, bo jest ble. No i kochani, spójrzcie jeszcze w mój ekwipunek. Jeżeli jeszcze tego nie zauważyliście, to... Tak... czekajcie, to odłożę. Też odłożę. Mam diaksowy miecz i diaksowy kilof. Dlaczego tak się stało? Wow, tutaj mamy trzy kurczaki. Tu mamy łóżko. Otóż, kochani, w ciągu ostatnich 2 godzin nagrałem 2 odcinki i oba nadają się do kosza. I oba usunąłem, ponieważ... Nie mogłem zsynchronizować kamerki z tym oto Minecraftem. A z tego powodu, że tu były lekkie lagi, to już tam było przesunięcie o parę sekund i to wyglądało tragicznie. Diaksy wykopałem tam na dole, no. Mam nadzieję, że mi wierzycie. Była ruda 5 diaksów. Tam naprawdę kopałem 2 godziny, wykopałem to na odcinku, oczywiście mi się to schrzaniło. Jeszcze pokażę tutaj wam, zrobiłem tutaj farmę zboża, również na odcinku, który się schrzanił. I wybraliśmy trzcinę i znaleźliśmy łowcę, chciałem je przyprowadzić, ale nie chciał iść ze zbożem zbytnio. Tu się nic nie pozmieniało, tu kopałem przed odcinkiem. Dobra, ten odcinek będzie bez kamerki, ponieważ już się na kamerę wkurzyłem potwornie. No i nie wiem, mam nadzieję, że w kolejnym odcinku kamera wróci. Tutaj jest przejście do... tajemnych rzeczy, do których za chwilę przejdziemy al dołem. Może kamera wróci, może nie. Zobaczymy, jak to się będzie dalej wyglądało. Tam, z jakieś 500 klatek dalej jest ten diaksy wykopałem. Tutaj nie wiem. Nie wiem, czy to wina Extra Biomes XXL, czy czegoś innego, ale kopałem, nic nie mogłem wykopać przez te 500 klatek. Tutaj trochę takich dupereli typu kobel i tak dalej wykopałem. Tutaj trochę redstone'a zapisu. O, słychać zombiaczki. Wiecie dlaczego? Czy mi się to wydawało, czy szkielet się z kimś nawalał? Łoja. Dobra. Tutaj jest przejście. Tu jest magiczne przejście, kochani. Ale pójdziemy tam inną stroną, ponieważ tu jest dojście z wielu stron. A mianowicie to jest dojście do opuszczonej kopalni. Tak. Dzisiaj, mimo iż nie mamy mlerka, udamy się do opuszczonej kopalni. Tak. Tutaj załatajmy, żeby nam nic nie wyskoczyło na łeb. Okej. To jest do zbadania. I tutaj, kochani, mamy opuszczoną kopalnię. Opuszczoną kopalnię. Będziemy dzisiaj eksplorować, szukać czegoś ciekawego. Mam nadzieję, że taki odcineczek wam się spodoba. Postaramy się w miarę to oczyścić. Żelazo i koniec. No jak to? Tu u góry nic nie ma. Jest złoto. O, bogactwo. Tu jest więcej żelaza i to wszystko. Złoto. Chodź tu. Żelazo w sensie, dobra. Żelazo zebrane. Tutaj chyba więcej nic nie ma. Tory sobie zbierzemy. Tory się przydadzą. Będziemy robić anusz jakąś kolejeczkę czy coś. Się zawsze to przyda. No i takim celem dzisiejszego odcinka jest węgiel potem zbiorę, nie bójcie się. Celem dzisiejszego odcinka jest pojedynkowanie się z pająkami jaskiniowymi. Oczywiście one mogą nas zabić, gdyż nie mam odtrutki na truciznę pająka. Nie mam mleka. Ale myślę, że przeżyjemy jakoś tę sytuację. Po prostu będziemy ostrożni. Będziemy bardzo ostrożni. O, tutaj jest pajęczyna. Przez ten grawel się jakoś przebijemy. Dobra, to przejście jest niebezpieczne. To przejście zbierzemy później. Tutaj ewentualnie nie wiadomo kiedy. Tylko wrócimy tutaj. Tu już jest w miarę bezpiecznie, tu jest już tak trochę ogarnięcie. Co tu się dzieje, tak? Tego wrócimy tam. Ponieważ... załatane. Tutaj możemy sobie odłożyć też złoto i żelazo, żeby nam się przepalało. Tu możemy odłożyć śmieci. Oczywiście z wyjątkiem 2 dirtów. To się przyda.
Tu możemy odłożyć resztę duperelli, żeby ich ze sobą nie nosić. Chociaż i tak będziemy je zdobywać, więc możemy je ze sobą nosić. Trochę nielogicznie się wypowiadam, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Dobra, pójdziemy w sumie tędy, bo to będzie takie główne wejście. Zobaczmy, jak to u góry wygląda. To wygląda w ten sposób. Tu zrobimy analogicznie. Tu wykopiemy. Okej. Wow. Strasznie, co? Trochę tych nici zbierzemy. Oj, ale błagi. Tu jest rozdzielenie, dobra, cofnijmy się trochę. To już wiemy, jak to wygląda. Zamurujmy to na razie, ale już. Pójdziemy z drugiej strony, ponieważ tu jest tak fajnie, że jest przejście z obu stron. Okej. To zniszczymy. To też zniszczymy, bo to na razie w sumie nawet będzie przeszkadzać podczas jakiejś ewentualnej ucieczki czy czegoś. Muzyczka w Minecraft oczywiście, jak zwykle, emocjonująca. Tu jest na razie czysto. Tu mamy zejście w dół, które prowadzi do nikąd. Zbierzemy sobie żelazo. Żelazo się przyda, żelazo się zawsze przydaje. Węgiel wykopię poza odcineczkiem. Ale żelazo już zbierzemy teraz. Tak, żelazo zbierzemy. Ponieważ żelazo jest dość cennym surowcem, myślę, że warto byłoby je zebrać. No i też celem jest zrobienie, znalezienie tych jaskiniowych pajączków, ponieważ można z nich potem zrobić przydatne, użyteczne spawnerki. Ze spawnerów, w sensie zrobienie takich exp farm, że tak powiem. Dobra, tu się kończy. To są jakieś jaskinie. Tutaj zamurujemy, żeby było bezpiecznie. No i pójdziemy kawałkiem. Tutaj kopałem, tutaj to pamiętam. Tam jest lawa. Tu kopałem, ponieważ tutaj ten tunel jeden, w którym kopałem diaksy, to tam zamurowałem, żeby bezpiecznie w miarę przejść. Tu się wkurzyłem, bo wszędzie była kopalnia. Dosłownie wszędzie, dobra, idziemy tutaj. Żeby nam nic na głowę nie spadło. To sobie tak zrobimy. Wow, mega niebezpiecznie. Ale pójdziemy w tym kierunku. Ten kierunek jest zbadany. Tu już można bezpiecznie wykopać ten węgiel. Potem węgiel przyjdzie. Pajęczynkę sobie zbierzemy. A co tam? Dobra, ten tunel jest, że tak powiem, czysty. To odgałęzienie jest czyste. Teraz pójdziemy tu. Tu nie pójdziemy, bo tam trzeba iść w dół. Idziemy tutaj. O. Na razie jeszcze żadnych wrogów nie spotkaliśmy, no oczywiście jest hardcore, bo jak żeby inaczej. Tutaj załatamy. Chociaż w sumie specjalnie się nie smucę z tego powodu, że jeszcze żyjemy. Ciężkie były emocje, ale również chcę to przeżyć. Chcę, żeby ta seria trwała. Fajna pułapeczka, swoją drogą. Skończyły mi się kobyl. Oj, tam nie wiem, co jest. Dobra, cofniemy się. Pójdziemy jeszcze innym przejściem, bo naprawdę tych wejść tutaj jest od fula. To załatamy, nie mamy kobla. Fucking shit. Wykopiemy sobie dwa kobla. I tutaj załatamy. I pójdziemy w dół. Już trochę kopalni zeksplorowaliśmy, weźmiemy sobie więcej kobla. Kobel. W sumie wiecie co? Pójdziemy po diaksy. Tak, na chwilę olejemy kopalnię, pójdziemy sobie po Co to było? A to z tego, ja się potwornie przestraszyłem. Pójdziemy po diaksy. Tutaj mamy takie fajne przejście. Tu byłem, tutaj parę potworków zabiłem. Tam jest ich od dużo. Tam coś chyba jest, nie? Jakiś potworek? Nie wiem. Tu jest taka jaskinia, którą można będzie... Tu miałem wykopać, no zapomniałem. Ale to mniejsza. Tutaj, kochani. Musimy jakieś przejście zrobić, żeby nam tutaj potworki do nas nie wchodziły, bo tego nie chcemy. Chcemy tylko pójść do nich.
Ten zbiornik wodny zamuruję, ponieważ jest niepożądany. Wow. Ale ogromna jaskinia, widzicie to? Lawa. Dobra, tam dalej nie będziemy szli, ponieważ tego na razie nie chcemy. O kurna, ale lag, 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 lag. Ale żyjemy, żyjemy, to jest najważniejsze. Tutaj szybko zalejmy sobie to lawę niebezpieczną. I wykupiamy te diaksy, wykupiamy jeden diaks. Drugi diaks, trzy diaksy, kochani. To co załatajmy. Trzy diaksy mamy. I wracamy do naszej kopalni. W naszej kopalni wracajmy. Okej, dobra, tu jest wszystko załatane. Tutaj coś jest. To też załatajmy, też może być niebezpiecznie. Dobra, wracamy. Dobra, wracamy, wracamy, wracamy. Mamy trzy diaksy, kochani. I pójdziemy do kopalni. Tu jest jeszcze jedno przejście, tak, tych przejść jest od fulla, naprawdę tego... Wiecie, ile ja tu kopałem? Ja tu kopałem koło godziny. Co ja gadam, dwóch godzin. I tutaj dalej też jest kopalnia. Tu wszędzie jest kopalnia. A nie, tu nie jest kopalnia. Tutaj, kochani, jest dyrt. Też się potwornie z tego powodu zdziwiłem. Ale tu jest dyrt. U góry jest kopalnia. Zabudujmy to, bo chcemy zdobyć diaksy. Chcemy przeżyć, tak? Tu jest gitara. O, lag! Ile diaksów. Zalejmy sobie te nasze zbiorniczki z lawą. Wow. To zalejmy. Bezpiecznie już jest. Tutaj również zalejmy. Starczy. Wow, tu jest kopalnia. Ją też zamurujmy. Ją pozwiedzamy, o to się nie bójcie. Okej. Okay. Na razie zbieramy diaksy. Ja tej wody nie zebrałem. Oddajmy wodę. Dobra. Załóżmy, że tam jest bezpiecznie. Kupujemy diaksy. Kupujemy diaksy. Jeden diaks. Drugi diaks. Trzeci diaks. Czwarty diaks. Pięć diaksów. Szósty diaks. Yeah. Mniam, mniam, kochani. Mam już 9 diaksów. Żelazo. Tylko też nie odpuścimy. Ale dyrt pod ziemią, naprawdę kochani, to będzie nasze miejsce jakiegoś takiego kultu. Dyrt pod ziemią. Ciekawe, ciekawe. Tu mamy kolejnego diaksa. Fuck yeah, jeden diaks, drugi diaks. Żelazo, ale trzeci diaks, czwarty diaks. Naprawdę kochani, te ogromne. Trafiliśmy naprawdę na ogromne. O kurna. Ła, schwyciłem go? Chwyciłem go. 6 diaksów wykopaliśmy teraz. Mamy 15 diaksów. Wow. Dobra, stąd będziemy powoli się zwijać. Stąd się powoli zwijamy. Ła. 15 diaksów. Wow. No nie spodziewałem się, że nam tak pójdzie. Tam tylko 3 znalazłem tutaj. Się bałem dalej wchodzić, bo była ta lawa. No to patrzcie, co my robimy. Brz, 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 brz. Na pierśnik. 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, spodenki. Pam, pam, pam. Diaksowe spodnie, diaksowa klata. Kochani, jest naprawdę dobrze. Teraz gdzie pójdziemy? Teraz pójdziemy. Pójdziemy teraz tutaj. Tutaj jest podobnie jak tam. Jednakże stąd już powinno być przejście do kopalni. Tam jest jasno, nie wiem czemu. To zamurujmy, bo to jest straszne. Idziemy tędy. To zniszczymy. I koniec. Koniec, koniec, ale mamy lapis dla żuli. Lapis dla żuli oczywiście. Zbierzemy lapis lazuli. Tak już ładnie mówiąc. Żelazo, żelazo, żelazo też zbierzemy.
No idziemy dalej w tej kopalni. Ile mam już czasu na granie? Nagrywam kwadrans. To jeszcze chwileczkę się tutaj pobawimy, że tak powiem. W tej kopalni. U kurno, abym zleciał. Abym zleciał. Nie byłoby miło, to nie byłoby miłe. Tutaj jeszcze mam troszeczkę żelaza. Tutaj, tutaj i tutaj jeszcze. Naprawdę z surowców mamy od fulla. Dobra. Idziemy dalej, idziemy dalej. O kurna, słyszycie to? Słyszeliście pajączki? Ja słyszałem pajączki. Nie wiem, czy są z lewej, czy z prawej. Chyba z lewej, ale ja my idziemy na razie w prawo. Tu są gdzieś te pajączki, chodźcie. Gdzie one są? Słyszycie je, nie? Gdzieś te nasze słodziutkie pajączki się chowają. Tam ich nie widzę. Tu naprawdę trzeba robić wszystko rozważnie i ostrożnie, bo jak tu zginiemy, to niestety jest game over. Niestety jest game over. Tu jest trochę bezpiecznie przez chwilę. Tu też jest bezpiecznie. To serio trzeba małymi kroczkami robić. Bardzo powoli i ostrożnie. Wow, 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 wow. Wow, 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 widzieliście to? Ząb jak w złotej zbroi. Dokąd jeszcze przykopałem? O, fuck, 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 fuck. To jest chyba zwykły pomysł, bo nie może przejść. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Dziękuję. Panu serdecznie. Teraz zabijemy zębiaczkę. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Gin. O, o, o. Serio, zgniłe mięso ze złotego zombiaka, serio, lipa. Niemniej, mnie tu coś syczy. Mnie tu coś syczy. Nie wiem skąd to syczy, ale syczy. Nie, tu jest ten to nie jest to. Mapka. Nie. Dobra, chyba. Pójdziemy tędy. Oj, lag. To zniszczymy. Gdzie mogą być te pajączki jaskiniowe? Jak myślicie, gdzie one mogą się chować? Czyżby tam? Byście gdzieś tu były, kochane. Coraz słabiej je słyszę, ale ciągle wyraźnie. By się prawie zabijały. Gdzie to może być? Góry? Tutaj? Tutaj ucicha. Ciśnie w sensie. Ten odgłos. Gdzie to może być? Na dole, u góry. Kurczę, dobra. Musimy je znaleźć.
Gdzie one są? Mi to spokoju nie daje. Gdzie one mogą być? O kurwa. Byśmy zlecieli. To zakopmy sobie. Jaski mamy od fulla. Musimy znaleźć te pająki. Gdzie one mogą być? Kończą nam się pochodnie powoli. To jest, ta pochodnia jest tutaj zbędna. Tu bym nie chciał spaść. Gdzie mogą być te pajączki? Może u góry? Nie, u góry nie. Gdzie one mogą być? Tutaj? Nie, tutaj jest to. Spróbujemy tak po cichu przejść. Tu ich nie słychać. Tutaj nie? Pod tym? Ale mi się wydaje, że my tam na dole byliśmy już, aczkolwiek... Jakieś zejście tam zróbmy. Gdzie te pajączki mogą być? Wybaczcie, że mało mówię, ale skupiam się na tych pajączkach, na ich obecności wśród nas. I one gdzieś tu u góry muszą być, bo na dole ich nie było tak mocno słychać. Dobra, te pochodnie stawiamy tutaj. Idziemy w górę. Muszę znaleźć te pająki. One są. Tam nie. Kurde, gdzie są? Gdzie te pająki? Tu mamy jakiś tunel. Ale on się wydaje być pusty. Nie, jak tu idziemy, to dźwięk ucicha. Fuh, nie skończę odcinka, dopóki ich nie znajdę. No nie wierzę. Kilo skończył, no gdzie one mogą być? Pod tym? Nie, pod tym ich nie ma. Może z tej strony? Nie, tutaj też ucicha. Kurde, jak ja mam je teraz znaleźć? Wiecie co? Zrobimy tak. Zrobimy tak, 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 tak. I tak. Wejdziemy w minimapkę. Options. Uwaga, uwaga, uwaga. Tak. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Okej. Uwaga, 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 uwaga. Co to jest za radar? O, pokazuje nam radar potworu. I to się przyda. Żeby je znaleźć. O kurna, ale się przestraszyłem.
Ale się tego przestraszyłem. Już powoli trzeba na serio ten odcinek kończyć, bo już jest długi. Jednakże te potworki są tutaj? Ale wygląda na to, że są albo wyżej. Nie, są tutaj. Dokładnie w tym miejscu. O kurwa! O kurna! O kurna! O kurna! Ohoho! One tam były. Ja wiedziałem, że one tam są. Dobrze, żeśmy mieli mocną zbroję. No to kochani, robimy to w ten sposób, że w tym momencie kończymy odcineczek, ja się z wami żegnam. No i w przyszłym odcineczku spróbujemy zrobić jakąś prowizoryczną ekspiarkę z tych naszych pajączków. No to tyle. Na razie. Trzymajcie się. Cześć. Pamiętajcie, każde kciuczki w górę przybliżają i motywują mnie do nagrania kolejnego odcinka i tym samym przyspieszają jego publikację. Ale ładna wypowiedź. Dobra, trzymajcie się. Miłego roku szkolnego. Na razie. Cześć.